Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na trzecim spotkaniu z cyklu Krok za krokiem, wers za wersem, Księgarnia Stacjonarna jako aktywny ośrodek kultury. Ja jestem dzisiaj w Księgarni Między Słowami, która tutaj zorganizowała cykl spotkań poświęconych właśnie magii, czarownicom i postaciom bardziej tajemniczym, diabłom, czartom, duchom. Nasze spotkania trwają około 40 minut. Dzisiaj mamy trzecie spotkanie. Wcześniej mówiłam już o czarownicach na dwóch poprzednich spotkaniach. Teraz porozmawiamy bardziej o tym tajemniczym świecie związanym z legendą o Czarciej Łapie oraz różnymi opowieściami o duchach, które tutaj w Lublinie można spotkać. Pod koniec spotkania opowiem Państwu troszeczkę o książkach, które polecam, które można w większości kupić tutaj w księgarni, do czego zachęcam. Powiem także o naszym czwartym spotkaniu, które będzie już niedługo. Trasa, którą obmyśliłam dla Państwa, trasa wiodąca przez Lublin właśnie po miejscach związanych z różnymi opowieściami, legendami, z legendą o Czarciej Łapie, jest to trasa, która zaczyna się przy kapliczce Bożej Męki, przy ogrodzie Saskim. Dlaczego właśnie tam? Według jednego z opowiadań Witolda Bunikiewicza z lat 30. właśnie na rozstaju dróg przy Bożej Męce pod Lublinem miało znajdować się jedno z pięciu w dawnej Rzeczpospolitej wejść do piekła. Czy było to akurat tam? Nie wiadomo. Ale jako taki początek naszej opowieści jest to bardzo dobre miejsce. Tym bardziej, że po kolei możemy stamtąd całą historię tych lubelskich czartów, duchów opowiedzieć. Bo skąd wzięły się czarty, które sądziły w czasie słynnego procesu znanego z legendy o sądzie diabelskim? Może właśnie weszły tym wejściem? Gdzie się znajdowały pozostałe bramy prowadzące do piekła? Jedna była w Krakowie, jedna w Warszawie, jedna koło Mławy, a jeszcze ostatnia na bagnach niedaleko jednego z ukraińskich miasteczek. Także Lublin tutaj swoje wejście do piekła ma. Mamy też elementy związane z różnymi diabłami, różnymi takimi tajemniczymi opowieściami. Bardzo często opowiadam o czasopiśmie Lucifer, które ukazało się w roku 1921. Jego redaktorami byli studenci uczelni katolickiej, dzisiejszego KUL-u. Czasopismo o wdzięcznej nazwie Lucifer. Oczywiście wszystkim skojarzyło się z jakąś sektą satanistyczną działającą na uczelni. Tak nie było. Ale taki skandal w mieście był dość głośny. Policja skonfiskowała numery tego pierwszego czasopisma, numery tego pierwszego wydania. Podobno te, które się ostały w drukarni, rozchodziły się potem po mieście jak świeże bułeczki. Tutaj można dodać, że studentom groziło nie dość, że wydalenie z uczelni, to jeszcze sprawa sądowa z paragrafu dotyczącego bluźnierstwa. Na szczęście amnestia ich objęła w roku kolejnym, a do tego jeszcze rektor Idzi Radiszewski okazał się dość wyrozumiały i nikogo z uczelni nie wyrzucił. Wśród redaktorów tego czasopisma był m.in. Konrad Bielski i Wacław Gralewski. Gralewski jest w ogóle ciekawą postacią. O nim warto tutaj dodatkowo coś więcej powiedzieć. Był dziennikarzem, był poetą. Swoje wspomnienia w kilku pracach wydał, można je znaleźć w bibliotekach. W tych wspomnieniach ma chociażby taką historię dotyczącą laski z głową diabła z drzewa wiśniowego, którą przyniósł do niego kiedyś Józef Czechowicz. Owa laska obarczona była klątwą. Każdy, kto ją posiadał, zyskiwał powodzenie w tym, co robi, ale jeżeli nie przekazał jej dalej, informując kolejną osobę o ciążącej na lasce klątwie, umierał. Gralewski nie wierzył w tę klątwę, ale próbował wypróbować ją jego przyjaciel Jan Arsztajn, syn poetki Franciszki Arsztajnowej. I rzeczywiście,
Jego medyczna kariera zaczęła się rozwijać, ale niestety zaraził się od jednego z pacjentów gruźlicą i zmarł w 1934 roku. Gralewski wspominał, że jeszcze pytał go, gdy już Jan był chory, co zrobił z ową laską. Okazało się, że wyrzucił ją po prostu przez okno z mieszkania. Klątwa zadziałała, niestety. Inna taka ciekawa historia związana z Gralewskim. Kiedyś potrzebował szybko gotówki i postanowił wykorzystać to, co o nim było wiadomo. A wiadomo było, że interesował się mediumizmem, hipnotyzmem i zaproponował wydanie takiej książeczki pod tytułem Jak zostać hipnotyzerem. Książka rzeczywiście się ukazała. Niedawno można było na Allegro kupić jedno właśnie z wydań. Jak przewidywał karierę przyszłego hipnotyzera, żeby zostać takim hipnotyzerem, należało ćwiczyć codziennie rano przy otwartym oknie, nawet zimą, jeść owoce i warzywa, nie palić papierosów, nie pić alkoholu i robić takie ćwiczenia polegające na wpatrywaniu się w jeden punkt, bez mrugania oczami. Podobno po 10 latach takich ćwiczeń efekt był murowany. Same historie związane z diabłami, duchami w Lublinie można spotkać w różnych miejscach. Kiedyś opowiadała mi pani pracująca w księgarni u Hieronima, która mieści się w bibliotece publicznej, opowiadała o tym, że podobno duch Łopacińskiego, czyli patrona biblioteki, nawiedzał tamto miejsce. Zdarzało się, że książki ustawione na półkach rano leżały na podłodze. Podobno przestał ten duch się pokazywać po tym, jak powieszono na ścianie jego portret. Portret Hieronima Łopacińskiego. Słyszałam też historię o tym, że duch Marii Kiwi-Skłodowskiej pokazywał się w Lublinie. Podobno zaglądał do sal wykładowych na uczelni. Inna historia z duchami. Chociażby przy ulicy Bernardyńskiej 13, tam gdzie jest Pałac Sobieskich, należący do rodziny przyszłego króla Jana III Sobieskiego. Ten pałac przeszedł w XIX wieku w ręce Dominika Boczarskiego, który był z wykształcenia z zawodu prawnikiem. Ale postanowił zrobić w tym pałacu młyn. Tylko skrzydła miały być nie ustawione pionowo, tak jak zawsze, ale poziomo. Przy pierwszej nocy burzowej cały mechanizm się zawalił. Podobno duch Boczarskiego przed każdą burzą straszy teraz, pokazuje się w pałacu i zamyka okiennice. Mamy w Lublinie kilka innych duchów. Ducha niejakiego Lutowskiego, który na bramie krakowskiej pilnował mechanizmu zegara. On z kolei lubił sobie wypić i gdy był pijany, wczynał wielkie awantury. Niszczył także mechanizm zegara, przez co podobno po śmierci straszy jako duch. A zegar na wieży krakowskiej nigdy nie działa tak, jak należy. Oprócz historii o duchach, mamy też parę wątków diabelskich. Trasa spaceru, którą proponuję, wiedzie od strony Ogrodu Saskiego w rejon placu Lecha Kaczyńskiego. Tam mamy taką instalację Site Specific, która przedstawia wielką czerwoną rękę, łapę wychodzącą z ziemi i okalającą drzewo tam rosnące. Nieoficjalna nazwa tej instalacji to jest właśnie Czarcia Łapa, w nawiązaniu do naszej legendy. Warto dodać, że którejś zimy grupa Bombardowanie Włóczką założyła na ową rękę rękawiczkę. A na początku epidemii artyści, którzy stworzyli tę instalację, postanowili ją wyszorować, namawiając do mycia rąk. W tym miejscu warto powiedzieć coś więcej o samej legendzie o Czarciej Łapie, którą można spotkać też w różnych innych miejscach miasta. Mamy w Lublinie stół z czarcią łapą.
Do dzisiaj nie udało się ustalić, skąd właśnie ten ślad czarciej łapy na tym stole się wziął. Mamy krucyfiks z Chrystusem, który podobno był świadkiem owego wydarzenia, chociaż tutaj wątpliwości związane z datami pewne są. Zresztą stół też jest podobno z XVIII wieku, a sama legenda miała wydarzyć się według wielu źródeł w wieku XVII. Jeżeli w ogóle można mówić o czymś takim jak wydarzenie prawdziwe związane z legendą. Legenda jest raczej połączeniem jakiejś plotki dotyczącej dokumentu diabelskiego, który był przechowywany w archiwum lubelskim i po prostu jakiejś ustnej historii o tym, że kiedyś ubogą wdowę źle w Trybunale osądzono. Takich spraw pewnie było przed Trybunałem dużo. Wiadomo, ci, którzy byli bardziej potężni, mieli więcej możliwości przy wydawaniu korzystnych wyroków. Bo mogli kogoś przekupić, mogli przekupić sędziów, świadków, więc takie wydarzenia na pewno się zdarzały. Być może nieczęsto, stąd właśnie taka historia. Ale wróćmy do samej legendy. Pierwszy spisany tekst dotyczący tej opowieści pochodzi z roku 1810. Wincenty Kamieński spisał wtedy w swojej książeczce Przypadki lubelskie poema oryginalne wierszem takim jak Monachomachium ułożone w 9 pieniach. Spisał bajkę, tak ją nazwał. I ja ją przeczytam. Raz u jednego wdowa po długoletniej pieni przez wpływ dzielnej przemocy ostatecznym rozrządzeniem Trybunału Lubelskiego wyzuta została z całego majątku. Kiedy jej przeczytano dekret, zawołała głośno przez skutek rozpaczającego żalu. Ach, gdyby mą sprawę i diabli sądzili, takowej krzywdy by mnie nie zrobili. Gdy odwołano sądy, zaraz po odejściu wszystkich, diabli w całej okazałości sądu trybunalskiego i ze wszystkimi obrządkami, przybrawszy postać na siebie sędziów, prawników, sług trybunalskich i innych ludzi, zasiedli w ratuszu, na nowo przesądzili sprawę wdowy i wyrok od siebie napisany zostawili na stole. Nazajutrz niesprawiedliwi sędziowie mieli nagle wszyscy pomrzeć. To jest, proszę Państwa, pierwsza spisana wersja naszej legendy o czarciej łapie, legendy o sądzie diabelskim, bo te obie nazwy się tutaj pojawiają później w naszej historii. I mamy tutaj informację o tym, że była uboga wdowa. Nie wiemy, skąd pochodziła, tak naprawdę nie wiemy, jak się nazywała, nie wiemy, kiedy sprawa się toczyła przed Trybunałem. Jest za to informacja o owym diabelskim wyroku zostawionym na stole. I rzeczywiście, w kolejnych wersjach legendy, a tych wersji jest naprawdę dużo, mamy także nawet wersję zimową legendy, kiedy diabły przyjeżdżają do Trybunału na saniach, nie w karocach. Tych wersji jest tyle, że każda dodaje coś innego. Każda trochę inaczej opowiada tę samą historię. Tutaj nie ma mowy o tym krucyfiksie, o Chrystusie, który się odwraca na widok tego, że sędziowie diabelscy byli bardziej sprawiedliwi niż sędziowie ludzcy. Sama historia krucyfiksu wiąże się prawdopodobnie z zupełnie innym wydarzeniem. To jest akurat wydarzenie z roku 1727, kiedy rzeczywiście na obliczu Chrystusa zobaczono łzy. Dokładnie jaka sprawa była sądzona wtedy w Trybunale, nie wiemy, ale mamy akta, które przechowywane są w archiwum archidiecezjalnym, mówiące o tym, że sprawę badano. Badała komisja kościelna, która kilkakrotnie zbierała się, przesłuchiwała świadków. Mamy te zeznania w tych dokumentach zamieszczone. Wszystko po to, żeby uznać to wydarzenie za wydarzenie cudowne. Tak się nigdy nie stało. Nie zostało to oficjalnie uznane za cud, ale są przekazy mówiące o tym, że modlitwa przy takim krucyfiksie, który został przeniesiony z Trybunału najpierw do Fary Lubelskiej, a teraz jest w katedrze, modlitwa przy krucyfiksie, jeżeli ktoś miał jakąś sprawę do rozstrzygnięcia w Trybunale, jeżeli ta sprawa była słuszna, to podobno była już wygrana. Z innych elementów pojawiających się w legendzie mamy też owe dokumenty diabelskie, wyrok sądu. Z tym wyrokiem też jest taka ciekawa historia, bo właściwie znalazł go, a przynajmniej uważał, że znalazł,
jeden z lubelskich badaczy historii, badaczy przeszłości, Władysław Zieliński. On z kolei w niewydanej nigdy drukiem drugiej części monografii Lublina, która maszynopis tej pracy przechowywany jest w Bibliotece Wojewódzkiej, on ustalił właśnie pochodzenie legendy, tak mu się wydawało. Według niego ta część dotycząca tego dokumentu diabelskiego przechowywanego w archiwum wzięła się już z roku 1637, bo znalazł w księdze, akurat księdze nie Trybunału, ale księdze Sądu Grodzkiego, dokument podpisany przez Plutona, władcę i króla piekieł, w roku piekielnym 00000. Ów dokument Zieliński przetłumaczył, bo był pisany po łacinie, przetłumaczył go na polski, umieścił właśnie swojej pracy, ale długo nikt nie wierzył w istnienie tego dokumentu. Dzisiaj można go znaleźć spokojnie, nawet nie wychodząc z domu, przez internet, wprowadzając po prostu sygnaturę na szukajwarchiwach.gov.pl. Ja o tej sprawie piszę też w swojej książce. Jest tu cały rozdział poświęcony właśnie sądowi diabelskiemu. Mimo że książka dotyczy procesów o czary, procesów czarownic, taka sprawa, w której pojawiają się diabły, uznałam, że też będzie tutaj ciekawa, tym bardziej, że w procesach o czary także mamy mowę o różnych diabelskich istotach. Wracając do samego dokumentu. Profesor Łosowski uznał, że jest to jeden z wpisów ludycznych, wpisów epickich, które pojawiały się w księgach sądowych i z natury miały taki charakter, że od razu było wiadomo, że nie jest to wpis prawdziwy. Mamy więcej takich przykładów w lubelskich księgach, na przykład skargę jesieni przeciwko wiośnie, skargę papieru na złych pisarzy, czy skargę ryby na rybaka, który ją złowił. Od razu wiadomo, że nie jest to wpis rzeczywisty, dotyczący jakichś prawdziwych wydarzeń. Tak było też w tym wypadku, bo tych wpisów dotyczących właśnie sądu takiego, nawet nie sądu diabelskiego, dotyczących właśnie tego pojawienia się diabłów mamy w księgach lubelskich więcej. Podobne wpisy pojawiają się jeszcze przed 1637 rokiem, ale są mniej rozbudowane. Tam już nie ma tego podpisu Plutona, władcy i króla piekieł. Ale treść mniej więcej dokumentów jest podobna. Nie dotyczą one żadnego procesu ubogiej wdowy. Jest to rodzaj pastiszu przeciwko innowiercom. Głównie przeciwko Arianom, których właśnie diabły tutaj wychwalają jako ich wiernych towarzyszy, którzy za swoją sprawą wiele dusz do piekła sprowadzają. Więc dokument diabelski jakiś w Lublinie rzeczywiście jest. Ale czy sama legenda jest pochodzenia lubelskiego, czy może jednak związana jest z Piotrkowem? To jest ciekawa rzecz, to jest ciekawa kwestia, której właściwie się nie porusza, a warto. Bo w Piotrkowie też była siedziba Trybunału Koronnego. Tamten Trybunał nie ma zachowanego nawet budynku ratusza, tam właściwie nie zostało nic po tym dawnym sądownictwie szlacheckim, ale w Piotrkowie także mają swoją legendę o sądzie diabelskim. Tylko w tamtej legendzie pojawia się diabeł Boruta i diabeł Rokita. Też jest uboga wdowa, którą zły szlachcic chce pozbawić majątku. Przekupuje świadka, żeby zostawał na jego korzyść, ale akurat oba diabły są widzą całe to przekazywanie jakiejś sakiewki z pieniędzmi i gdy świadek zaczyna zeznawać, Rokita do niego podbiega i wyrywa mu język. Potem ten język rzucony na ziemię zaczyna krzyczeć: skłamałem, skłamałem, chciałem żeby przysiąc, skłamałem. To jest oczywiście skrócona wersja tej legendy. Polecam odnalezienie całego tekstu. Ukazał się on w XIX wieku przez pana Wójcickiego, etnografa, który zbierał właśnie różne ludowe opowieści. Zostało to spisane w tygodniku ilustrowanym. Ta legenda jest do znalezienia. Co jeszcze nam się tutaj wiąże z tą historią? Mamy stół z czarcią łapą. Stół, który znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Lublinie. Jest tam cała sala poświęcona właśnie tradycjom Trybunału Koronnego. Jeżeli chodzi o sam mebel, najprawdopodobniej jego blat pochodzi dopiero z XVIII wieku.
Czyli jeżeli przyjmiemy datę 1637, raczej nie był on świadkiem tego wydarzenia. Jego historia też jest ciekawa z innego powodu. W latach 50. XX wieku ów stół został wykradziony z trybunału. Przyjechała ekipa, która załadowała go na ciężarówkę i wywiozła w nieznanym kierunku. Historię tę opisał Kurier Lubelski. Bo to dziennikarze z Kuriera postanowili ten stół ukraść. Z jednej strony, żeby pokazać, że stoi taki mebel ważny dla Lublina, ważny dla legendy o sądzie diabelskim, ale jest zupełnie zapomniany. Z drugiej strony, żeby czytelników do nowego wydania popołudniowego właśnie Kuriera przyciągnąć. Więc takie historie też mamy. Zresztą do czartów, do tej legendy nawiązuje też więcej miejsc, więcej historii lubelskich. Chociażby elewacja kamienicy przy rynku 4, gdzie mamy też przedstawiony sąd diabelski. Mamy trzech diabłów stojących przy stole na wysokości pierwszego piętra. Mamy też chociażby nieistniejącą już czarcią łapę, kawiarnię, restaurację, która przez lata działała przy rynku. W tej kawiarni spotykali się twórcy kabaretu Czart, który też występował w Lublinie przez wiele lat. Doczekał się co najmniej trzech książek mówiących o swojej historii. Przewinęły się przez ten kabaret takie gwiazdy jak Piotr Szczepanik czy Kazimierz Grzyśkowiak. Tutaj warto dodać różne nawiązania samego kabaretu do legendy o Czarcie Łapie czy do historii Twardowskiego. To też jest bardzo ciekawa historia, o której więcej powiem. Kabaret Czart, taką opowieść o pani Twardowskiej, obywatelka Twardowska stworzył. Też ją można w jednej z tych prac znaleźć. Nawiązuje znowu do Mickiewicza, do pani Twardowskiej. Jedzą, piją, lulki palą. Tam jest bardzo podobny początek. Historia też jest ciekawa. Tutaj chwilka na informacje właśnie o Twardowskim. Twardowski w Lublinie być może był. To jest coś, o czym warto wspomnieć, jeżeli mówimy o duchach. Bo według jednej z książek, teraz od razu już o tym opowiem, według książki Sztukmistrz Twardowski i Polonijni iluzjoniści Marka Zdrojewskiego, właśnie w Lublinie doszło do wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny. Autor powołuje się na innego badacza, na historyka chemii Włodzimierza Kubickiego, który w roku 1955 przy swoim wykładzie inaugurującym nowy rok akademicki na UMCS-ie przytoczył właśnie taką historię. Według niego w Pałacu Radziwiłłowskim, dzisiaj nazywamy ten pałac Pałacem Lubomirskim, tam się mieści Muzeum Historii Ziem Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej, a przez lata mieścił się tam Wydział Politologii, wcześniej też Wydział Prawa UMCS. Właśnie tam miało dojść do wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny. Kubicki, przywoływany tutaj w tym tekście, mówi, że nie sprawił tego żaden Twardowski, bo w jego istnieniu akurat Kubicki nie wierzył, ale po prostu jakiś obieżyświat, który za pomocą latarni magicznej wywołał owego ducha. Latarnia magiczna to był taki pierwowzór projektora filmowego. Ale jeżeli pójdziemy tym tropem dalej, kiedy to wydarzenie, wywołanie ducha Barbary Radziwiłłówny mogło mieć miejsce? Mamy pracę Romana Bugaja, kolejnego historyka alchemii, historyka chemii, który w swojej habilitacji pisał o Twardowskim. On uważał, że Twardowski był postacią autentyczną, nielegendarną i w swojej pracy próbował przeforsować taką tezę dotyczącą właśnie całego tego okresu panowania Zygmunta Augusta, bo to na jego dworze Twardowski miał działać. Według Bugaja, Twardowskiego do Polski tak naprawdę sprowadził ksiądz Krasicki, który, Krasiński, który był uczniem w Wittenberdze w tym samym mniej więcej momencie, w którym
Tam także Twardowski działał. I poznali się. Potem Twardowski trafił do Polski, trafił na dwór króla Zygmunta Augusta jako koniuszy. Tak to się oficjalnie podobno nazywało, jego funkcja. Zresztą Zygmunt August miał dość dużą stajnię, rzeczywiście tych koni sporo pod opieką tam było, ale zajmował się magią Twardowski. I tutaj działał także na dworze, czy w związku z dworzaninami króla, Jerzym i Mikołajem Niszchami, którzy wtedy jeszcze młodzi chłopcy, właściwie około 20 lat w tym momencie historii mieli, ale chcieli zyskać wpływy na władcę, tak twierdzi właśnie Roman Bugaj, i za sprawą Twardowskiego sprowadzili na dwór Barbarę Giżankę, która była bardzo podobna do zmarłej małżonki Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny. Właśnie Barbara Giżanka miała odegrać rolę tego ducha podczas seansu Twardowskiego. A potem sprowadzona na dwór, niby przypadkiem, miała wpływ na władcę. Sam seans z wywołaniem ducha miał odbyć się według Bugaja w nocy z 7 na 8 stycznia 1569 roku. Zwykle przyjmuje się, że miało to miejsce w Warszawie albo w Krakowie, ale my wiemy już dzisiaj, że król od grudnia 1568 roku był w Lublinie, więc nie mógł w żadnym innym mieście tego ducha wywołać, jeżeli data jest poprawna. Co do poprawności tej daty, tutaj są różne wątpliwości. Historycy zwracali uwagę na to, że Bugaj oparł się na dokumencie, którego nie widział i którego do dzisiaj nikt nie widział, ale jest to jedna z dat, którą się podaje właśnie przy wywołaniu ducha Barbary Radziwiłłówny. Inną datą, być może bardziej podobną, jest rok 1551, czyli tuż po jej śmierci. Wtedy to wydarzenie mogło mieć miejsce w Krakowie. Ale do owego seansu z wywołaniem ducha Barbary przyznaje się więcej miast, m.in. Warszawa i Zamek Królewski. Lublin też w takim razie ma do tego pełne prawo. Już od kilku 10 lat taka informacja o tym zdarzeniu właśnie w Lublinie, w Pałacu Radziwiłłowskim, czyli w Pałacu Lubomirskim, jest zapisana. Nie znaczy, że jest prawda, ale do legend bardzo ładnie pasuje. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć właśnie o Twardowskim, chwilkę przy nim się zatrzymać, i o samym Zdrojewskim. Zdrojewski był iluzjonistą i historykiem. Czyli nie tylko Jasza Mazur tutaj z Lublinem jako sztukmistrz jest związany, ale także właśnie Marek Zdrojewski przed pseudonim Areny. A Twardowski? W Lublinie ukazało się jedno z wydań pana Twardowskiego. Jej opowieści dotyczące Twardowskiego spisane właśnie przez wspomnianego wcześniej Wójcickiego. W Lublinie mieszkała też Janina Porazińska, która także o panu Twardowskim pisała, a pan Twardowski w Szczupidłowie to jest jej utwór. Kraszewski, też związany z Lublinem. On też zresztą mistrza Twardowskiego napisał. Więc do tego Twardowskiego też tutaj w Lublinie kilka nawiązań możemy odnaleźć. O duchach, diabłach można mówić naprawdę długo. Można tutaj przywoływać różne historie. Zachęcam Państwa do udziału w spacerach przewodników lubelskich, przewodników inspiracji, przewodników miejskich, którzy na pewno o tej legendzie o czarciej łapie będą Państwu opowiadać. I także o legendach właśnie tych innych, lepiej czy mniej znanych. Na zakończenie naszego spotkania chciałam powiedzieć Państwu trochę o książkach, które w większości można jeszcze w księgarniach kupić. Zacznijmy od dwóch, które polecam dla dzieci szczególnie. Dwie książeczki z całej serii książek dotyczących lubelskich legend Tomasza Wilczkiewicza. Opowieść o Kamieniu Nieszczęścia i opowieść o legendzie o czarciej łapie. Tutaj znowu mamy trochę inną genezę samego wydarzenia. Tutaj wdowa oskarżona została o kradzież, nie o to, że magnat chciał się pozbyć jej ze swojej włości. Kamień Nieszczęścia, chwilkę jeszcze o nim powiem,
też jest bardzo ciekawą legendą, właściwie spisaną w latach 30. XX wieku przez Kostkę Biernackiego, wojewodę poleskiego późniejszego. Ten bardziej polityk niż pisarz, jego próby pisarskie są podobno uznawane za nie najlepsze, wydał w 1930 roku książeczkę Diabeł Zwycięzca. W niej właśnie historia owego kamienia nieszczęścia została spisana. Jest to dużo mroczniejsza wersja niż ta, którą powszechnie się opowiada, niż ta spisana przez panią Ślinę. W tej wersji to nie dlatego kamień przynosi nieszczęście, że na nim ścięto niewinnego człowieka. Tutaj było troszeczkę inaczej. To kamień sprawił, z natury zły, sprawił, że ścięto na nim niewinnego człowieka. Więc troszeczkę ta historia jest inna. Przedstawia też inne postacie. Tutaj główną bohaterką jest narzeczona kamienia, której losy splatają się właśnie z tym głazem, losy jej i jej dzieci. Tragiczne losy, to trzeba dodać. Ale pojawia się też parę znanych motywów, chociażby mężczyzny, który chciał kamień rozbić i został oślepiony odłamkiem, albo piekarza, który został zamknięty w piecu przez swoją żonę i jej kochanka, swojego czeladnika. Takich historii, które znamy, też tutaj kilka się pojawia. Więc warto sięgnąć do Kostki Biernackiego i do komiksu o kamieniu nieszczęścia. Tutaj, jak Państwo widzą, kamień nieszczęścia diabły chciały zrzucić na miasto. Inna wersja według Czechowicza, diabły nocą właśnie ten kamień jeszcze po mieście przetaczają. Z opowieści o Czarcie Łapie chciałam wspomnieć taką jedną książeczkę. Leszek Wierzbicki wydał swoją wersję opowieści o Czarcie Łapie. W tej wersji mamy diabły o dziwnych imionach, chociażby Diablo Juris albo Diablo Krentus. Te diabły także wydają wyrok w sprawie ubogiej wdowy, ale opowieść jest zupełnie inaczej skonstruowana, bardziej taki wątek miłosny jest tutaj ukazany, więc także Państwa zachęcam do lektury. Bardzo ciekawa pozycja, niedawno ukazała się książka Upiór. Tutaj, gdy mówimy o postaciach demonicznych, nie tylko diabły mamy na myśli, także różne inne stwory, chociażby upiory, wampiry, strzygonie czy inne demony. To jest naprawdę książka godna polecenia. Polecam Państwu także filmiki, które Państwo znajdą na YouTubie czy na Facebooku właśnie jej autora, Łukasza Kozaka. Te informacje, które tutaj zdobył, które tutaj zamieścił, są o tyle ciekawe, że są już naprawdę współczesne. To znaczy, są zweryfikowane, przekazane już tym współczesnym językiem. Nie tak jak w pracach Pełki czy Baranowskiego, o których jeszcze za chwilkę powiem, ale tutaj naprawdę mają Państwo solidną pracę naukową, w której także pojawia się wątek lubelski. Mamy tutaj informację pochodzącą z XVIII wieku, że w Lublinie jakiegoś upiora spalono na stosie. Nie ma niestety konkretnej daty tego wydarzenia. Prawdopodobnie jest to druga połowa XVIII wieku. Nie ma podanego klasztoru, w którym miało do tego dojść, ale sama historia powołana została na podstawie źródeł, na podstawie listów jednego z francuskich, jeżeli dobrze pamiętam, zakonników. Więc historia jest naprawdę ciekawa. Warto do niej kiedyś też sięgnąć głębiej. A do takich opracowań, o których na pewno Państwo słyszeli, prace i Leonarda Pełki, i Bohdana Baranowskiego o książce Pożegnanie z Diabłem i Czarownicą już Państwu mówiłam na jednym z poprzednich spotkań. Baranowski wątek diabłów, upiorów, demonów, wilkołaków także w pracy innej swojej rozwinął, w kręgu upiorów i wilkołaków, demonologia słowiańska. Tutaj zresztą czasami powołuje się na pracę Leonarda Pełki, a Leonard Pełka na prace dotyczące
badań terenowych, właśnie między innymi z terenów Lubelszczyzny. Więc obie prace polecam. Tutaj jako ciekawostkę mogę dodać, że pisana w latach 80. Książka, autor ją konkluduje tak mniej więcej, że teraz te wierzenia demoniczne już trochę odchodzą w niepamięć, już nie są tak często wspominane. Teraz pojawia się znowu wątek kosmitów, jako następstwo właśnie tych opowieści demonicznych, które już nikt nie wierzy. Teraz mamy wątek kosmitów pojawiający się w opowieściach ludowych. Tutaj z tych prac mamy też z Baranowskiego, jeżeli mi się uda znaleźć odpowiedni fragment, tutaj Państwu przeczytam. W jednej z tych książeczek, ja sobie gdzieś to zaznaczyłam, tylko teraz muszę znaleźć, w której książce dokładnie. 235 strona bodajże. Mamy opowieść o mamunie, która tutaj w Lublinie, właśnie w Zębożycach się pojawia. Pewnie jej nie znajdę teraz, jak będę jej szukać, więc tylko opowiem. Mamuny to były takie demony, które podmieniały dzieci, noworodki. I została historia opisana właśnie tutaj przez Baranowskiego. U Pełki zresztą podejrzewam, że też się pojawiała, nie pamiętam w tej chwili. To był demon podmieniający dzieci i rzeczywiście dwie panie się wybrały na jagody do lasu. Gdy ze swoimi dziećmi, gdy te dzieci zostawiły i wróciły do nich później, okazało się, że to były zupełnie inne niemowlęta, takie bardziej płaczliwe, wiecznie głodne, z zębami, których nie powinny wtedy jeszcze mieć. Dopiero sposób bicia, żeby się pozbyć tych niechcianych podrzutków, odzyskać swoje własne dzieci, należało je głośno, mocno bić. I rzeczywiście wtedy mamuna się pojawiała i oddawała potomstwo zabrane od ludzi, zabierała wtedy swoje własne. Różne historie też tutaj w tych książeczkach Państwo znajdą, podobne, więc naprawdę zachęcam do lektury. Książki wydawnictwa Replika w tej chwili można czytać, można w księgarniach dostać. Tutaj polecam jeszcze inną pracę, jeżeli ktoś się interesuje właśnie tymi ludowymi wierzeniami. Jest taka książeczka, Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. To niedawno zostało wydane przez UMCS. Są to właśnie opowieści różne ludowe z badań terenowych przeprowadzanych tutaj w południowo-wschodniej Polsce, także z terenów Lubelszczyzny, więc też bardzo polecam. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące czarów, czarownic, magii, demonów, Lublina, historii lubelskich legend, opowieści, zapraszam do zadawania pytań. Można te pytania zamieszczać pod filmikami albo przesłać na maila, czy tutaj do Między Słowami, czy na mojego maila Nie Tylko Czarownice. Na ostatnim spotkaniu ja na te pytania Państwa odpowiem. Przynajmniej spróbuję odpowiedzieć, bo to zależy, jakie pytania Państwo będą mieli. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać temu zadaniu i Państwu coś więcej właśnie na te tematy, które Państwa bardziej zainteresowały, jeszcze Państwu powiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do księgarni Między Słowami, zapraszam do Lublina i do zobaczenia następnym razem.